Witajcie, witam wszystkich z Medjugorje. Przepiękny czas Festiwalu Młodych. Kończy się już Festiwal Młodych. To, co działo się podczas 35. Festiwalu Młodych, przeszło do historii. Około 60 tysięcy młodych ludzi w Medjugorje, około 20 tysięcy Polaków. To, co dzieje się co roku w Medjugorje, to wydarzenie, które chce zobaczyć każdy młody, ale nie tylko, także osoby, które mają już swoje lata, są młode duchem, przyjeżdżają także do Medjugorje, aby odczuć to, co czują te osoby, które tu przyjeżdżają. Niesamowity pokój, jak mówił biskup, który pozdrawiał wszystkich, który miał przemówienie na Festiwalu Młodych w Medjugorje. Biskup ze Stanów Zjednoczonych mówił, że tutaj każdy spotyka Matkę Bożą, spotyka pokój, spotyka na Eucharystii pomoc, której potrzebuje. W Medjugorje podczas tego festiwalu działy się naprawdę niezwykłe rzeczy. Przede wszystkim rekordowa ilość pielgrzymów. Teraz szacowana jest ona na 60 tysięcy, a być może, ja myślę, że to, co my widzieliśmy podczas festiwalu, czyli wyjątkowy przypływ ludzi, napływ pielgrzymów w związku z brakiem wolnych miejsc, którego co roku nie ma aż tak bardzo, po prostu pokazuje, iż w tym roku był całkowity, zupełny rekord. To było widać, tak jak powiedziałem, po miejscach noclegowych, których nikt nie mógł znaleźć. Były osoby, które spały za kościołem. Słuchajcie, jest taka informacja, która na pewno tutaj zaciekawi wiele osób. Mianowicie, jeżeli chodzi o widzenie Matki, objawienie Matki Bożej i widzenie widzących, które wcześniej było, jeżeli chodzi o tamten rok, dla widzącej Marii Pawłowicz. W tym roku tego objawienia nie było, więc powiem Wam coś więcej za chwilkę, jak ta sytuacja wygląda. Tak, był zakaz, jeżeli chodzi o objawienie dla Marii Pawłowicz. Powiem wszystkim, którzy tutaj przyjeżdżają, te najważniejsze informacje. Jak słyszycie za mną tą niezwykłą melodię jeszcze z adoracji, która wprowadza niezwykły pokój w wielu sercach. Objawienia medjugorskie zaczęło się 24 czerwca 1981 roku. Sześcioro widzących zaczęło widzieć coś od tego czasu, coś, co jest niezwykłe, co zmieniło cały świat poprzez tych sześcioro widzących, poprzez przede wszystkim Matkę Bożą. Trzy młode dziewczyny wybrały się na górę Podbrdo, w tym widząca Miriana, która każdego drugiego dnia miała objawienia. Obecnie ma ona objawienie 18 marca. Pozostałe widzące, jeżeli chodzi o spośród sześciu widzących, biorąc pod uwagę i mężczyzn, i kobiety, ponieważ to są mężczyźni i kobiety, którzy mają te objawienia, spośród nich trójka z nich, spośród tej szóstki, ma jeszcze objawienia. Jak widzicie, tłumy przybyły do Medjugorje, aby wysłuchać, co Matka Boża im ma im do powiedzenia, aby prosić o łaski dla siebie, dla rodzin. Te objawienia, które, jak powiedziałem, zaczęły się od 81 roku, w tym roku miały już kolejną rocznicę, 24 czerwca. Więc ten festiwal, jeżeli chodzi o to, co było na nim powiedziane, co tutaj warto podkreślić, to na pewno krytyka tego, co niedawno wydarzyło się na Olimpiadzie, także tego, co wydarzyło się na Eurowizji. To trzeba też warto podkreślić, ponieważ w imię tolerancji, jak mówił tutaj biskup, została zaatakowana nasza wiara, religia, w imię tego, iż można w taki sposób przedstawiać
naszą religię, iż mówił, iż arogancja jest zawsze pyszna, zawsze egoistyczna i w ten sposób ona zawsze przegra. Nigdy takie pojmowanie świata nie będzie dobre. Nie stworzy nic nowego w przeciwieństwie do tego, co dzieje się tutaj. Tutaj każdy może przyjść i zawsze coś otrzyma. Wielkie łaski. Tutaj przychodzi się z pokorą, tak jak Matka Boża przychodzi od tylu lat. Nikogo nie obraża, nie nadużywa też tej wolności słowa. Więc jeżeli dobrze widzicie z tyłu, Matka Boża miała urodziny, mnóstwo kwiatów za mną, mnóstwo ludzi przynosiło różne prezenty, balony, różańce są powieszane na okolicznym tutaj ogrodzeniu od figury Matki Bożej. To wszystko, jak widzicie, buduje taką niezwykłą aurę wraz z muzyką, która tutaj jest, z tysiącami młodych i młodych duchem, którzy przybyli do Medjugorje na obecny festiwal młodych, na już 35. festiwal młodych. Co jeszcze warto podkreślić, co było mówione podczas festiwalu o roli kobiet w życiu, o tym, iż Medjugorje daje niezwykłe owoce. Była też siostra z Etiopii, która mówiła o śmierci 600 tysięcy ludzi w jej kraju. To trzeba też pamiętać, iż są takie tragedie, a my często nie wiemy, co dzieje się na innych kontynentach, więc w ten naprawdę niespokojny czas, ponieważ nie wiadomo, co się wydarzy, wiele służb w tym roku ostrzegały już o możliwym konflikcie zbrojnym, który może na jesieni się rozpocząć, więc każdy, kto mógł, przybył do Medjugorje w ten czas pokoju. Powiem tylko tyle, iż modlimy się tutaj o pokój i jeżeli chodzi o braku objawienia dla braku pozwolenia, słuchajcie, był brak pozwolenia dla widzącej Marii Pawłowicz podczas festiwalu młodych. Tak, pytałem o tą sytuację. Biskup nie wyraził zgody na to, aby te objawienia się odbywały, tak jak w tamtym roku w zamku Medjugorje podczas festiwalu młodych, iż było powiedziane, że najpierw festiwal młodych, a później ewentualnie jeszcze inne rzeczy. Także pielgrzymi nie byli zaproszeni na ten festiwal. Ja Was wszystkich pozdrawiam w tych niespokojnych czasach, aby ten pokój do Was spłynął z tego niezwykłego miejsca modlitwy, aby każdy mógł tutaj kiedyś przyjechać do tego miejsca łaski, aby mógł posłuchać tych słów, które właśnie teraz słychać, tego błogosławieństwa z Medjugorje. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
gdzie Matka Boża mu prezentów, zobaczcie.